Na początku wszystko zaczęło się od planów i nadziei związanych z budową. Prezes SCR za pomocą prezentacji próbowała przekonać zebranych o słuszności podejmowanych inwestycji, a wszystko za sprawą szwedzkiego inwestora, który chce kupić 6 kamienic na rogu ulicy Śląskiej i Obrońców Stalingradu, stworzyć tam ekskluzywny hotel lub apartamentowiec. Plany wydają się być dość bogate w wizję zagospodarowania, zwłaszcza placu na zewnątrz tzw. kwartału 21. Z jednej strony działania SCR-u, z drugiej strony działania szwedzkiego inwestora powodują, że przez kolejne lata będzie to jeden wielki plac budowy. Jak to będzie wyglądało, to za chwilę Państwu pokażę. I planujemy, że na przełomie 3. i 4. roku tej inwestycji rozpoczniemy projektowanie wnętrza, no bo nie możemy jednocześnie robić wnętrza, bo ta przestrzeń jest potrzebna do ruchu ciężkich pojazdów. No i w związku z tym byśmy zaczęli sobie stąpać po palcach, gdybyśmy jeszcze prowadzili trzecią inwestycję. Prace mogą zacząć się już w 2012 roku i w ten sposób utrudnią funkcjonowanie szkoły podstawowej nr 54. Jeżeli ten plan będzie realizowany, rzeczywiście przez najbliższe lata nauka w szkole byłaby niezwykle utrudniona i rzeczywiście dzieci byłyby narażone także na niebezpieczeństwo. Jednak jest to pewien element całości, ponieważ przyczyną wprowadzanych zmian są również zmiany demograficzne. Część z Państwa już miała okazję widzieć te dane, zresztą Państwo radni dostali te dane także w formie papierowej, ale chcę wskazać, że na przestrzeni ostatnich 13 lat z systemu oświaty ubyło nam ponad 30 tysięcy dzieci. Jeżeli dzisiaj w całym systemie oświatowym, od przedszkola do matury, mamy 55 tysięcy dzieci, to 13 lat temu mieliśmy ich ponad 85 tysięcy. Wyobraźmy sobie, ile to jest szkół. 30 tysięcy miast, to jest miasto, tak? To jest miasto, które nam wyparowało. Sama dyskusja na temat połączenia szkół była spokojna. Mimo wielu obaw, najbardziej drażniącą sprawą jest fakt, że do przeniesienia uczniów ze szkoły 54 do budynku 64 ta druga straciłaby swój numer. Dlatego zaproponowano władzom miasta porozumienie w tej sprawie. Mamy propozycję połączenia szkoły 64, a właściwie połączenia numeru szkoły 64 z imieniem szkoły 54. Chcielibyśmy, żeby powstała szkoła numer 64 imienia Janusza Korczaka, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są pewne procedury, które muszą być zachowane, żeby do tego mogło dojść. Co prawda pomysł ten zyskał aprobatę zastępcy prezydenta miasta Szczecina Krzysztofa Soski, to jednak sprawa musi być jeszcze zbadana przez specjalistów. Zadaniem ich będzie skonfrontowanie, czy nie ma przeszkód natury prawnej. Do piątku i z Radą Rodziców, i z Radą Pedagogiczną, do piątku odniesie się do istoty zmiany, czyli tak zwanej formalno-prawnej możliwości takiego działania. Czy będzie to zgodne z prawem, czy istnieje taka możliwość wykonania tego typu ruchy, żebyśmy mogli Państwu radnym przedstawić ewentualne swoje stanowisko wraz z opinią prawną w tej mierze. Pomimo pewnego zamieszania w tej sprawie, dobrą przesłanką jest otwarta postawa dyrektorów obu szkół. Jak pan prezydent wspominał, żadna historia nie będzie zapomniana żadnej szkoły. Będą dalej kultywowane tradycje obu szkół. Na ten moment ja myślę, że najważniejsi są ludzie, bo szkoła to nie są mury, szkoła to nie są budynki, szkoła to jest społeczność, to są uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy niepedagogiczni. I myślę, że na ten moment jest najważniejsze, żebyśmy my w swojej świadomości umieli pokonać te problemy, które są przed nami. Finału sprawy jeszcze nie ma. Jedno jest pewne, aby proces zmian przebiegał pomyślnie, najważniejsza jest troska o dobro tych najmłodszych, bo problem najbardziej dotyczy uczniów, których dobro właśnie powinno być dla każdej strony najważniejsze.